Dziś kafe kadra wyjazdowo, tak jak przed meczem z Włochami. Tym razem jesteśmy w deszczowym Wrocławiu. Ta pogoda trochę nas nastraja smutno i negatywnie, tak jak najnowsze doniesienia dotyczące kolejnych zakażeń związanych z koronawirusem. Dlatego postaramy się z Marcinem Żewłakowym dzisiaj nieco poprawić wam humory, bo przecież gra reprezentacja Polski. I to już trzeci mecz z rzędu. Rzadko się tak zdarza. Nie było takich zgrupowań dawno, panie Marcinie, żebyśmy trzy mecze z rzędu oglądali Polaków. To prawda dla wszystkich kibiców naszej reprezentacji. Tam są chyba takie trzy spotkania po trzy mecze, więc rzeczywiście, jeśli zaczyna się ta przygoda, to można się tym delektować i mam nadzieję, że tendencja zwyżkowa będzie utrzymana, bo tak troszeczkę to odbieram. Było bardzo fajnie z Finlandią, podtrzymanie z Włochami i to taki wyraźny akcent. A teraz czekamy na puentę z Bośnią i Hercegowiną. Wiadomo w jakiej postaci. Jeździmy za tą kadrą przez Polskę, kadra lata, my za nią jeździmy. Dzisiaj zagramy na stadionie miejskim we Wrocławiu z Bośnią i Hercegowiną, tak jak Marcin mówi, tak naprawdę mecz o pozostanie w tej grupie, w tej pierwszej dywizji, dywizji A Ligi Narodów. Oczywiście pytacie o prawdopodobny skład, za chwilę go podamy, bo znamy ten prawdopodobny skład. O ile nic się nie wydarzy na rozgrzewce, to taki skład właśnie wyjdzie na dzisiejsze spotkanie. Ale najpierw opowiemy o gościach, z którymi dzisiaj porozmawiamy. Na pewno połączymy się z Tymoteuszem Puchaczem, który wczoraj zagrał w Gdyni w meczu eliminacji Euro U21 z reprezentacją, z kim oni grali, Boże? Z Bułgarią. Właśnie, z Bułgarią. Udzimy się. Ja jeszcze jestem niewyspany, słuchajcie. Z Bułgarią był remis, no marne już szanse Polaków na awans do młodzieżowego Euro. Połączymy się z Leszkiem Ojrzyńskim, z Kubą Wawrzyniakiem. Będzie rozmowa z Waldemarem Sobotą, który parę ładnych lat temu strzelił gola w Bośni i Hercegowinie, piłkarzem Śląska Wrocław, czyli tu, gdzie teraz jesteśmy. No i jeszcze wiele ciekawych innych łączeń, rozmów. Oczywiście czekamy na wasze pytania, te, które zobaczycie na ekranie. Najciekawsze zadamy. Już widzimy wiele różnych komentarzy, moi kochani. No dobrze, Marcin, jak wrażenia po Włochach? Powiedziałeś, że nawet lepiej niż z Finlandią. Aż tak? Aż tak ci się to podobało? Nie powiedziałem, że lepiej niż z Finlandią, natomiast to był test przede wszystkim z konkretnym przeciwnikiem. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o Włochów, możemy powiedzieć, że to jest ten europejski kandydat do tego, żeby w Mistrzostwach Europy odegrać jedną z głównych ról i tutaj nie pękliśmy na robocie. Dla mnie ten mecz odbieram, oczywiście 0-0 było takie pozytywny remis, natomiast bardziej w kategorii takiej osobowości, podejścia, charakteru zespołu, piłkarskości i tej ofensywnej warstwy tam nie było za dużo, natomiast pod względem obrony, wytrzymania pewnych rzeczy, umiejętności, cierpienia, to tak troszkę a la Atletico Madryt, to rzeczywiście tutaj reprezentacja się utrzymała i to, co mi się podobało z Włochami, to to, że po tym takim odpieraniu ataku, kiedy pojawiło się trochę przestrzeni, trochę miejsca na boisku, to spróbowaliśmy zaatakować. I to nie było cofnięcie się do samego końca i bronienie tego wyniku, tylko w drugiej połowie też był taki moment, w którym czuliśmy, że reprezentacja próbuje. No te próby były nieskuteczne i rzeczywiście to nie było coś niesamowitego, ale były. Więc ta kombinacja, wydaje mi się, przeciwko Włochom, to coś pozytywnego. Okej. Pytanie, kto skomentuje dzisiejsze spotkanie? Dariusz Szpakowski i Andrzej Juskowiak będą komentować to spotkanie. I od razu Kamil Przepierski zapyta Marcina o stan murawy. Kamil Przepierski bardzo aktywny zawsze na naszym kanale. Marcin, ty wczoraj byłeś w programie odliczania do Euro, w takim meldunku przed tym spotkaniem. Widziałeś się na stadionie choćby z asystentem Duszana Bajewicza, selekcjonera Bośni. Słyszałem się i rzeczywiście pierwsze, co powiedział Adnan Kustowicz, to o kurczę, ale boisko. Oczywiście to że obawy, dobre czy że niedobre? Nie, no, że gąbczaste. Gąbczaste, że takie, chociaż jakieś meldunki dochodzą nas, że murawa teraz już wygląda inaczej niż wczoraj i inaczej chociażby niż dzisiaj rano, więc miejmy nadzieję, że prowadzenie gry będzie możliwe, bo dzisiaj ja spodziewam się, że to my będziemy nadawać ton, że my będziemy dyktowali warunki i że my skończymy ten mecz zwycięsko. Na to liczymy. Słuchajcie, no dobrze, porozmawiamy chwilę o składzie, zanim połączymy się z Tymoteuszem Puchaczem. Skład, który prawdopodobnie wybiegnie dzisiaj na spotkanie, to Wojciech Szczęsny w bramce pojawi się wreszcie, bo Bartłomiej Drągowski bronił z Finlandią, Łukasz Fabiański bronił z Włochami. W obronie Kędziora, Glik, Bednarek i Arkadiusz Reca na lewej obronie. Pomoc Góralski, Linetty, przed nimi Klich, na skrzydłach Grosicki, Jóźwiak i w ataku Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, który odczuwa jeszcze to stłuczenie, którego doznał z Włochami, ale wyjdzie, pewnie już nie raz grał jakiś poobijany w meczach reprezentacji Polski, raczej się nie obawiamy. Chociaż ta dyskusja, trwały z tego co wiemy dyskusje w sztabie, czy lewy ma wyjść od pierwszej minuty, czy nie. No dla mnie właśnie wyjście Roberta Lewandowskiego od pierwszej minuty jest takim było papierkiem lakmusowym i to pokazuje, że rzeczywiście idziemy po zwycięstwo. Tymi trzema punktami gwarantujemy sobie praktycznie
90%. Pozostanie w Lidze Narodów, co dla naszej reprezentacji jest korzystne, bo mamy cały czas styczność i uczymy się albo rywalizujemy z tymi najlepszymi. Natomiast no jest szansa na więcej, bo w listopadzie czeka nas i Holandia, i Włochy, i kto wie, no być może na bazie dzisiejszego zwycięstwa tak będziemy starali się wyciągnąć z tej grupy jak najwięcej, ale no ja bym powiedział, że ten skład, który znamy, zakomunikowałeś, to jest takie połączenie trochę sprawiedliwości i tego galowego wyjścia, bo dla mnie tutaj Grosicki i Jóźwiak, czyli dla mnie skrzydłowi, którzy nastawieni są zdecydowanie ofensywnie, czyli potrafiący zrobić coś indywidualnie, grający na zdobywanie terenów, nie ci pracujący i zobowiązani wracać do obrony, Robert Lewandowski, no to się rozumie samo przez się. Natomiast środek jest trochę takim uczciwym podejściem ze strony Brzęczka, bo Góralski do tej pory no, nie za dużo tych minut, więc tutaj na bazie pewnie dobrego występu, chociażby z Bośni i Hercegowiny, dostaje swoje minuty od początku spotkania. A Karol Linetti, wydaje mi się, że po bardzo dobrym meczu z Finlandią i niezłym wejściu z Włochami, no musi to podtrzymać. I to będzie też takim potwierdzeniem, że rzeczywiście no, od momentu, kiedy występuje w barwach Torino, to widzimy trochę innego Karola Linettego. To prawda, w reprezentacji wygląda to lepiej. Te trójkę uzupełni Mateusz Klich, który mi osobiście, oczywiście to subiektywna opinia, podobał się w pierwszej połowie meczu z Włochami, szukał współpracy z Robertem. Widać, że dużo ze sobą nie grają, jeszcze czasami to było wszystko nie w tempo, ale Mateusz Klich fajnie presował, wysoko, to do tego jest przyzwyczajony w Leeds. Zresztą mówił wczoraj, sam go słuchałeś, że bardziej mu to odpowiada, taka rola w zespole, kiedy może wyżej podejść. Zresztą widzieliśmy te uśrednione pozycje, on był bardzo blisko napastnika i parę razy przeszkadzał Włochom w rozegraniu. No wszyscy ci, którzy obserwują z bliska reprezentację, czy ta piłkarska publiczność, domagała się, żeby Mateusz Klich zagrał w reprezentacji na tej pozycji, na której gra w Leeds, bo rzeczywiście ta jego forma, to co robi w Premier League, to robiło wrażenie. Wydaje mi się, że to też jest takie trochę wyjście naprzeciw temu i danie szans. Kto wie, być może rzeczywiście będzie tą dziesiątką, która będzie się doskonale rozumiała z Robertem Lewandowskim i świetnie łączyła sprawy defensywy z ofensywą. Mam nadzieję, że będzie to wyglądało lepiej niż w pierwszym meczu. Pewnie panowie sobie to potrenowali. A my już porozmawiamy z bardzo dobrym znajomym człowieka, który wyglądał świetnie w dwóch pierwszych meczach i zresztą wygląda świetnie od początku sezonu. I nie mówię to tylko o Jakubie Moderze, bo Tymek Puchacz, z którym już jesteśmy na łączach i się widzimy, też wygląda bardzo dobrze w tym sezonie. Czy to na lewej obronie, czy to na lewym skrzydle Lecha Poznań. Dzień dobry, Tymek, już jesteś, rozumiemy, w Poznaniu po powrocie z kadry. Tak, dzień dobry, zgadza się, jestem już w Poznaniu i już przygotowuję się powoli do meczu z Jagiellonią. Powiedz, jak wrażenia po tak naprawdę drugim pobycie z kadrą młodzieżową, bo we wrześniu w niej zadebiutowałeś i od tej pory grałeś właściwie wszystko na tej lewej obronie. No wczoraj remis z Bułgarią, nie udało się tego celu, jakim było zwycięstwo, wywalczyć, ale jak w ogóle wrażenia współpracy z Czesławem Michniewiczem? No krótka ta nasza współpraca, bo tylko dwa zgrupowania, ale myślę, że sporo gdzieś tam od trenera mogłem się nauczyć, szczególnie jeśli chodzi o grę defensywną. No i pierwsze zgrupowanie, już komplet punktów, naprawdę niezła gra, ale myślę, że teraz trochę te oczekiwania, które były, trochę myślę, zawiedliśmy i oczekiwania kibiców pewnie i trochę swoje, bo stać nas było przede wszystkim na dużo lepszą grę i na lepszą zdobycz punktową. Przejdźmy może do tematów troszkę przyjemniejszych. Kuba Moder, dwa mecze w reprezentacji od pierwszych minut. Byłeś z nim na łączach? Pewnie byłeś. No jak tam wrażenia z pobytu byłeś. Z tymi gwiazdami, no, z Lewym, ze Szczęsnym, wiesz jak jest. No. Jak mu się podoba? No, podoba mu się, no wygląda super, no to co się oglądało i z Finami, i gdzieś tam z tymi Włochami, to no super mu się wygląda, no ale to mnie naprawdę nie dziwi, bo to jest chłopak, który już niedługo może stanowić o sile tej reprezentacji i myślę, że to od razu na wejściu pokazał i oby tak dalej się rozwijał, oby tak dalej grał. A jeszcze wrócę na chwilę do tego wczorajszego meczu. Patrzyliście na tą akcję, kiedy chyba Paweł Tomczyk wychodzili właściwie koledzy dwóch na jednego na pod koniec, a sędzia tego spalonego nie wiadomo gdzie się dopatrzył. No straszna szkoda. No tak, no niestety VAR-u nie mieliśmy i ta akcja została zatrzymana. No od razu gdzieś tam po meczu dostaliśmy screeny, że spalonego tam nie było. Ale tak naprawdę tam była mijanka, bo ten obrońca wychodził, Pawka wychodzi na pozycję i no sędzia tak zadecydował niestety. No byłaby sytuacja, myślę, że tam 2-1 z tym bramkarzem sobie poradzili, no ale
ale był spalony, no i niestety ta akcja została przerwana. Wiesz co, już na początku naszej transmisji tutaj internauci poruszyli temat tego, że graliście tak naprawdę w Gdyni, mogli zostać, kadra mieszkała na granicy Sopotu i Gdańska, mogli zostać czy Karbownik, czy Kuba Moder, czy Kamil. No Kamil Jóźwiak akurat dzisiaj jako jedyny młodzieżowiec wychodzi w pierwszym składzie na Bośnię, ale pozostali młodzi koledzy tak naprawdę mogli zostać i pomóc, a tak się nie stało. I ta współpraca gdzieś jak na razie jest tak naprawdę jednostronna między dwoma poziomami reprezentacji. Skomentujesz to jakoś? Skomentuję. No myślę, że ciężko, żeby młodzież został, bo zagrał dwa całe mecze i myślę, że dzisiaj też jest brany pod uwagę. Także tak samo Waluś, może Karbo też sporo zagrał, także myślę, że gdzieś tam pierwsza reprezentacja to jest najważniejsza reprezentacja i chodzi o to, żeby tam dostarczać tych młodych zawodników. Wiadomo, jeśli byłaby szansa, żeby ktoś tam pomógł, byłoby super, ale myślę, że tu akurat nie było takiego zawodnika gdzieś tam, który tak jakoś mało zagrał, czy nie grał w ogóle, żeby mógł zejść i gdzieś tam pomóc. Nasi widzowie się domagają powołania dla Tymoteusza Puchacza do pierwszej reprezentacji, tylko że konkurencja nam się strasznie mocna zrobiła, no bo tak, Bartek Bereszyński zawsze, Arek Ryca dzisiaj prawdopodobnie doczekał się wreszcie po drobniejszym urazie, Maciek Rybus siedział na kwarantannie i wrócił z Sopotu do Rosji, no i jeszcze Michał Karbownik bardzo dobrze wyglądał z Finlandią. No. Ale wiesz co, paradoksalnie mam wrażenie, że Tymek Puchacz to jest chyba trzeci największy wygrany tych dwóch meczów i tego, co się działo na lewej obronie, bo mimo tego, że nie był powołany, mimo tego, że nie zagrał minuty, z tego względu, że to dużo o nim mówimy, tak. Ja mam wrażenie, że jeśli Tymek utrzyma to, tutaj nawet niczego nie trzeba poprawiać, utrzyma to, co w lidze i w eliminacjach do Ligi Europejskiej pokazywał, to tutaj się może naprawdę liczyć z tym, że za moment będzie powołany i przetestowany, dostanie swoją szansę, patrząc na... Ja muszę ci powiedzieć, Tymek, ja patrzę, jak ty się wypowiadasz, ja patrzę, jak ty się zachowujesz, ty w siebie wierzysz. I dla mnie to jest podejście właśnie sportowca, który podchodzi krótkimi krokami, ale konkretnymi. Bez jakiejś tam zbędnej kurtuazji. Ty wierzysz w to i dla mnie ty powinieneś taki pozostać. Taki pozostać, czekać na swoją szansę, a zobaczysz, że pewne rzeczy zaczną się naprawdę układać. No życzę ci, żeby to się układało zawrotnie tak, jak przy Kubie Moderze. No, Łukasz Trałka był parę odcinków temu gościem Kafe Kadra i sam mówił o tym, że Tymek Puchacz jeszcze tylko dlatego nie wyjechał tego lata, że po prostu nie mógł sobie Lech pozwolić na aż takie wyprzedaże, chociaż Wasyl Krawiec jest, myślę, godnym rywalem i być może będzie godnym następcą. Natomiast Łukasz przyznał, że no, oferty też były. To nie jest tak, że wszyscy wyjechali, a na Puchacza nikt nie spojrzał, bo nie umykają ani naszym ekspertom, ani skautom zagranicznych klubów twoje dobre występy. No tak, no dziękuję za te miłe słowa, bo teraz ta fala tych pochwał się zgromadziła. No jest mi na pewno miło z tego powodu, z tych słów, z tych ocen i ja też staram się trochę od tego odcinać, bo to jest miłe, to jest fajne, to napędza, ale gdzieś tam rzeczą, która jest dla mnie ważna, to jest tak naprawdę skupienie się na swojej robocie, na swoich treningach, na moich meczach i myślę, że to może mi dać gdzieś tam najlepsze rozwiązanie z tego wszystkiego, że będę po prostu dobrze wyglądał, że będę dalej się rozwijał. I wtedy, no tak jak tu przed chwilą pan powiedział, że wszystko, że będzie się toczyło w harmonijnym tempie i może nawet w przyspieszonym, że będę szedł do przodu i będzie wszystko w porządku. Bardzo dobrze, rób swoje, twardo stąpaj po ziemi, tak jak nie przymierzając Iga Świątek. I pij gorzką kawę. Nie, chciałem powiedzieć, że tyle słodkiego, że teraz można pić nawet gorzką kawę. Znaczy, tu masz rację, Tymek, że najtrudniejszy element to czasem zdystansować się do tego, co o sobie słyszymy i jak się robi za słodko, to tam tak może czasem zaszumieć, więc tutaj tego dystansu trzeba się troszeczkę uczyć, ale jakoś tak, nie wiem, dziwnie jestem spokojny, że tobie nie zaszumi, że ty masz więcej wojownika niż tego, który lubi tam wyjść z siebie i na siebie popatrzeć. Róbcie swoje w Lidze Europy, róbcie swoje w Ekstraklasie. Cała Polska trzyma kciuki za występy Lecha Poznań na europejskiej arenie, bo wreszcie mamy polski zespół w fazie grupowej Ligi Europy. Pozdrawiamy cię serdecznie i dziękujemy. Tymoteusz Puchacz był z nami. Szykuj się już na Jagiellonię. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, pozdrawiam. Oj, Tymoteusz Puchacz chyba dzisiaj nie zaśnie. Tyle usłyszał ciepłych słów od Marcina Żywłakowa. Nie trzeba być na zgrupowaniu, żeby być wygranym z grupowania. No tak trochę to...
echa tego, co się dzieje, wywoływanie, porównywanie, to rzeczywiście no, nazwisko pojawia się. Tymka się pojawiało tak i tutaj jeśli będzie to potwierdzenie w tym miesiącu i do następnego zgrupowania, to autentycznie zastanawiam się, czy tutaj powołanie nie powędruje do Tymka, ale dobra, już koniec tego. Tak jest. Przechodzimy dalej, zwłaszcza, że jeszcze paru asów mamy. Wracamy do rzeczywistości. Tak jest. I wracamy do pierwszej kadry, bo ona jest na razie na tapecie. Jeżeli oczywiście zgadzacie się z Marcinem co do tego, że Tymoteusz Puchacz jest, na pewno jest w szerokiej kadrze kandydatów do gry w reprezentacji Polski tej seniorskiej, to poprosimy o łapki w górę. Łapki w górę to jest podstawa naszego kanału. Lajkujcie to wideo, a będą się pojawiać kolejne na żywo bardzo ciekawe transmisje. Dzisiaj Arek Reca na lewej obronie. O właśnie, tu już podpowiadamy na dole. Zachęcamy do subskrypcji, do dzwoneczka i do lajkowania tego wideo jak zawsze. Arek Reca, dawno niewidziany. Mamy pewnie nadzieję, że Arkadiusz Reca tak będzie wrzucał na głowę Kamila Grosickiego, jak Maciek Rybus w pierwszym meczu z Bośnią. Pamiętamy gola na 2-1, bardzo ładnego Grosika. No, Recy się parę takich dośrodkowań zażyło, ale rzeczywiście nie widzieliśmy go już dawno. Takie dośrodkowanie chyba to do Roberta Lewandowskiego w meczu z Łotwą, dobrze pamiętam? Tak, miał w którymś meczu na Narodowym. Życzymy powtarzalności. Natomiast no też jest takie trochę szukanie spokoju ze strony trenera Brzęczka i wyjścia naprzeciw i dziennikarzom, i opinii publicznej, i kibicom, żeby na lewej obronie zagrał lewą nożną obronę. No tak. Więc powiedziałbym, nie wiem, czy mogę powiedzieć powrót do normalności, ale zachowanie porządku. A czy to będzie powrót do normalności, to tak naprawdę wszystko w nogach Recy. Przesuwamy się zatem do środka obrony. Dzisiaj jednak Jan Bednarek wraca u boku Kamila Glika, nie Sebastian Walukiewicz, chociaż bardzo nam się podobał w meczu z Włochami Sebastian Walukiewicz, zwłaszcza to jego, z czego już zasłynął, chociaż może przesadzam, bo jeszcze młody zawodnik, ale to jego spokojne wyprowadzanie piłki. Nie podpalał się nawet pod pressingiem Włochów, a przecież presowali naprawdę wysoko. Umiał sobie przełożyć na drugą nogę, wyprowadzić. Inna sprawa, że czasami koledzy z pomocy do tych podań nie pokazywali, natomiast naprawdę dobrze wygląda. Zgadza się, to jest dla mnie zdecydowanie zdany test i to nie z byle kim. Natomiast no, w prowadzeniu drużyny też trzeba uszanować to, co się kiedyś wyhodowało, to oczywiście, co stanowiło pewnego rodzaju podstawę i punkt wyjścia. I dla mnie tutaj no, galowo wychodzimy. Jeśli chodzi o dwóch środkowych obrońców, to zdecydowanie no, tą parą jest Bednarek i Glik, natomiast trener będzie przyglądał się, jak oni będą wyglądali. Jestem przekonany, że Sebastian Walukiewicz też się będzie przyglądał i jeśli będzie powołany pod broń dzisiaj, no to będzie starał się udowodnić, że mecz z Włochami nie był przypadkiem i że to jego miejsce, powierzenie, miejsce w środku obrony jest absolutnie na wyrost, tylko on do tego dorósł i dojrzał. Skład już jest, jeszcze nieoficjalny, oczywiście, że jeszcze nieoficjalny. Oficjalne składy pojawiają się na mniej więcej półtorej godziny przed meczem. Pytacie o Modera. Moder według naszych informacji zaczyna na ławce, Robert Lewandowski zaczyna w pierwszym składzie. Kiedy Robert Lewandowski jeszcze był w wieku, mam wrażenie, Erlinga Haalanda obecnego, to przed transferem jeszcze do Lecha Poznań był królem strzelców drugiej ligi, pierwszej ligi. Prowadził go wówczas Leszek Ojrzyński. Na pewno o Robercie również porozmawiamy i mam nadzieję, że Leszek Ojrzyński jest już z nami na łączach, pan trener, o ile tylko się zobaczymy. Zobaczymy, czy mi tu wydawca pomoże. Jest pan trener. Dzień dobry, witamy serdecznie, pozdrawiamy z Wrocławia. Witam serdecznie z Liverpoolu. Och, pozdrawiamy zatem z Liverpoolu, pozdrawiamy również syna, który trenuje w Akademii Liverpoolu. No to dobrze, to może zacznijmy od bramkarzy w takim razie, panie trenerze. Jak się panu podobały występy zarówno Bartłomieja Drągowskiego w debiucie z Finlandią, jak i Łukasza Fabiańskiego z Włochami, chociaż tak naprawdę aż tak dużo pracy nie miał, bo Włosi, jeżeli strzelali, to niecelnie. No i co pan na słowa Jana Tomaszewskiego, który w wywiadzie ze Sportem stwierdził, że on na miejscu Wojciecha Szczęsnego to by tą reprezentację w ogóle zbojkotował i powinien z niej zrezygnować, bo jest w niej pomiatany. Ostre słowa, ale pan Jan z tego słynie, że trupów nie bierze, tylko wyraża swoje zdanie i tak samo było teraz. Nie, myślę, że tutaj sprawa była załatwiona przez selekcjonera i sztab, trenera bramkarzy i było wiadomo, że bramkarze pobronią po meczu. To jest pozycja, gdzie tu mamy pewniaków i tak na dobrą sprawę, czy Fabian, czy Wojtek są do dyspozycji w tym trójmeczu. W tym pierwszym meczu sprawdzony został Drągowski. Tam miał minimalne błędy, jak to na debiut przystało, nie może być perfekcyjnie, tym bardziej na pozycji bramkarza, gdzie są sposobności do tego, żeby się wykazać i czasami tu ułamki sekund spóźnienia decydują
o udanej czy nieudanej interwencji, ale ogólnie ta pozycja jest bardzo mocna w naszej kadrze, nie tylko tej, ale tak samo innych i z tego się trzeba cieszyć, bo to jest też podstawa, dobrze grający bramkarz, niektórzy mówią, niektórzy trenerzy to nawet 50% i jak prześledzimy sobie drużyny mistrzowskie, to zazwyczaj każda z tych drużyn miała solidnego, jak nie najlepszego bramkarza i to właśnie powodowało, że te drużyny były na samym szczycie. No tak, widocznie Wojtek Szczęsny jeszcze nie zrezygnował z występu w kadrze, skoro jest dzisiaj w składzie na Bośni, a tu internauci zauważają, że pan trener się upodabnia nam coraz bardziej do Jurgena Kloppa, już kandydat jest na następcę, jeszcze tylko włosy przefarbować i kto wie jak to będzie. Panie trenerze, zapytam, skoro już tak cytuję prasową krytykę tak naprawdę reprezentacji po meczu z Włochami, to jeszcze chciałbym zacytować Kamila Kosowskiego, który w przeglądzie sportowym twierdził, że za dużo szukamy lewego. Ewidentnie za mocne jest to nastawienie, jak kiedyś w reprezentacji Szwecji, która lepiej zaczęła grać, kiedy Zlatan Ibrahimowicz już zrezygnował z występów, że za dużo w meczu z Włochami było szukania lewego, a z drugiej strony też lewy za rzadko podawał do kolegów, za dużo holował piłkę. W ogóle chciałbym pana zapytać, jak pan ocenia budowanie ataku pozycyjnego w wykonaniu reprezentacji Polski w tym spotkaniu? To było bardzo ciężkie spotkanie, bo gra była szarpana, ponad około 40 fauli było. My 20 razy faulowaliśmy, nawet jeszcze więcej, ale sędzia gdzieś z duchem gry szedł i akcja się toczyła dalej. W środku pola bardzo dużo się działo, było właśnie dużo przerwań akcji, dużo przechwytów i ciężko było cokolwiek powiedzieć o rozwinięciu akcji, bo byliśmy mniej w posiadaniu piłki, a następna sprawa jest taka, że Robert po jak dla niego mega przerwie wrócił do reprezentacji, bo wcześniej dostał wolne i w tym meczu też z Finlandią wyglądało to jak wyglądało, przecież dopiero teraz zagrał i też pewne rzeczy musiały zafunkcjonować, też wiemy, że były debiuty czy na środku obrony, czy na środku pomocy, chociaż ci zawodnicy już przez was tu wymieniani bardzo dobrze się zaprezentowali i dziś zobaczymy na tle troszeczkę słabszego przeciwnika, ale też na lepszym boisku, chyba że będzie ulewa, bo wiem, że tak zapowiadali, ale zobaczymy. No przede wszystkim też w Gdańsku boisko nie było w rewelacyjnym stanie, jeśli chodzi o płynność rozgrywania akcji, to też był dla nas problem, a jeszcze jak masz w środku pola biegających przeciwników, nie tylko w środku pola, bo i Chiesa i Pellegrini też wracali i tam naprawdę się działo i te małe przestrzenie były spowodowane tym, że Włosi słyną z gry defensywnej i to było widać w tym spotkaniu i troszeczkę mieliśmy utrudnione zadanie. Co do tego rozgrywania piłki w ataku przez Polaków, to jeszcze pan trener mówił o nieobecności długiej lewego, a kiedy już lewy wrócił, to grał, to miał nie za plecami czy Arka Milika, czy Piotra Zielińskiego, z którym był przyzwyczajony do gry, tylko Mateusza Klicha, to był tak naprawdę pierwszy raz ten tandem wyszedł z przodu. Jakby pan widział skład reprezentacji Polski na dzisiejsze spotkanie? Spotkanie, w którym, tak jak pan mówi, pewnie będziemy więcej atakowali, pewnie jesteśmy faworytem, no i pewnie byśmy chcieli więcej grać piłką. O, ja z przyjemnością chciałem się wypowiedzieć na ten temat, jakbym znał dane, jeśli chodzi o poziom zmęczenia zawodników, bo to jest bardzo ważne. Przede wszystkim sztab wie najlepiej, kto w jakiej formie jest, bo na przykład mógłbym sobie w swoim notesie zapisać Grosika, że wychodzi od pierwszej minuty, a może Grosik jest tak poszarpany, potargany, zmęczony, że po prostu nie nadaje się od pierwszej minuty, tylko lepiej skorzystać z jego usług pod koniec spotkania na podmęczonego przeciwnika i nie mam takiej pełnej wiedzy, a teoretycznie to wie pan, no, to byliśmy po meczu ciężkim z Włochami i dlatego takie rzeczy trzeba brać pod uwagę, bo można sobie zaszkodzić tylko wystawiając danego zawodnika, nie biorąc aktualnej formy i fizycznej, i zdrowotnej danego zawodnika. Marcin w rozmowie z Tymkiem Puchaczem wskazał jego jako jednego z kandydatów ewentualnych do powołań, choćby na listopadowe mecze. Znowu będziemy grali 3 spotkania, będzie tego sporo okazji do grania. Widzieliśmy choćby, że Kuba Moder miał 2 razy okazję grać od pierwszej minuty, a nawet z Włochami do końca. Pan jako trener wielu polskich ligowych klubów, czy widzi kogoś jeszcze, takich kandydatów naturalnych w polskiej ekstraklasie, z której korzystamy coraz chętniej, do powołania, do sprawdzenia w pierwszej reprezentacji, może spoza Lecha Poznań, który wydaje się najbardziej oczywistym kierunkiem na razie? No trzeba się przyjrzeć, dopiero liga gdzieś tam ruszyła, jesteśmy gdzieś w trudnych czasach, bo wiem, że koronawirus też nam potrafi nawywijać i czasami ta forma gdzieś
gdzieś spada, ale jakbym miał sięgać gdzieś poza Lechem, no to ciężko znaleźć, bo w Lechu bym znalazł Kamińskiego, który naprawdę jest bardzo przebojowym zawodnikiem na skrzydle. Wiemy, że ci skrzydłowi też są w kadrze na bardzo wysokim poziomie i tu jest rywalizacja i nie bałbym się stawiać właśnie na młodych zawodników, pokazują to inne reprezentacje. Zresztą my w tych ostatnich meczach też odkryliśmy kilku takich jak Walukiewicz, Moder, prawda, czy w poprzednich meczach Jóźwiak, który był najlepszą postacią w naszej kadrze i przede wszystkim no, aktualna forma i potencjał tych zawodników predysponuje ich do tego, czy na nich już stawiać, czy jeszcze dać im czas i gdzieś przyglądać się z daleka. Oczywiście można być z nimi w kontakcie, pewne rzeczy sugerować i myślę, że tak będzie, bo mamy naprawdę uzdolnioną młodzież, a jeszcze młodsi z reprezentacji Magiery też są gdzieś tam lada moment gotowi do wyfrunięcia, bo kilku takich jest i z tego się trzeba cieszyć, bo to jest wielki kapitał dla polskiej piłki. Wspominałem na początek pana współpracę z Lewym w Zniczu Pruszków. Tak się zastanawiam, jak przeglądam kadrę. Jeszcze z którym z obecnych kadrowiczów miał pan okazję w klubie pracować? Obecnie nie. Kiedyś, kilka lat temu miałem fajne momenty, kiedy kadrę Benhakera oglądałem, to miałem 5 zawodników w pierwszym składzie, z którymi pracowałem, a wcale nie byłem zawodnikiem ekstraklasowym, tylko prowadziłem niższe ligi i to była wielka satysfakcja, gdzie 5 zawodników, to jest prawie połowa kadry, wychodzi na mecz, a ty nie jesteś trenerem ekstraklasowym, a miałeś z nimi do czynienia i przyjemność ich prowadzenia, czy jakiegoś tam wpływu na ich rozwój. No myślę, że teraz Dariusz Żuraw ma taką przyjemność coraz częściej. Serdecznie pozdrawiamy pana trenera Leszka Ojrzyńskiego, pozdrawiamy Liverpool, dziękujemy, że był pan dzisiaj z nami. Ach, na koniec oczywiście, byłbym zapomniał. Jaki wynik? Nawet nie znając wyników wydolnościowych i formy indywidualnej poszczególnych zawodników, poproszę o wskazanie, wytypowanie. 2-1 Polska. 2-1 Polska i tego się trzymajmy. Dzięki serdeczne i pozdrawiamy z deszczowego Wrocławia. Mamy nadzieję mniej deszczowy Liverpool. Tak, na to wygląda. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Trener Rzyński mówił o powołaniach z kadry U20, z kadry U21, ale jak tak spojrzałem sobie na kadrę U21, tej, którą prowadził choćby Czesław Michniewicz na Euro Młodzieżowym, to obecnie w naszej pierwszej kadrze z tamtej młodzieżówki, która przecież wyglądała bardzo fajnie, no przynajmniej dobre wyniki notowała, tylko Sebastian Szymański występuje, no i wcześniej Bielik, Krystian Bielik, zanim doznał kontuzji. O czym to świadczy? Czy o czymkolwiek to świadczy? Czy za dużo w ogóle mówimy o personaliach, a za mało o grze? Że przeskok z tej chociażby U21 do pierwszej reprezentacji, czy przeskok, można powiedzieć, trochę z takiej może końcowego etapu piłki juniorskiej i początka seniorskiej na poziomie chociażby ekstraklasy, no nie jest łatwy. Nie bywa różne. To trzeba, dla mnie tak samo, powołanie do reprezentacji nie jest na bazie 2 udanych kolejek, czy 3, czy zostanie wybranym piłkarzem miesiąca, tylko trochę tak jak mamy przypadkiem z Jóźwiakiem. On przez pół roku udowadniał w Lechu, że jest tym młodym motorem napędowym i rzeczywiście doprowadziło to do tego, że Lech został wicemistrzem kraju, grał ładnie, grał fajnie w tych meczach takich, nie wiem jak je nazwać, no generalnych, bo Jóźwiaka widzieliśmy w takiej roli coraz poważniejszej, coraz ważniejszej. Dokładnie, lidera. Mhm. I to dla mnie predysponuje, żeby takiego zawodnika powołać, ale go sprawdzić. Nie mówić o nim jako kadrowiczu pełną gębą, tylko jako piłkarzu, który może o coś takiego zawalczyć. No ja też uważam, że to U21 jest tym etapem, gdzie ci piłkarze, którzy pokazują się w naszej ekstraklasie, chociażby wspomniany Kamiński, no, musi coś odcisnąć. No, wczoraj też była możliwość z Bułgarią odcisnąć to i 3-4 jakieś takie występy namacalne, to jest namaszczenie do tego, żeby trener Brzęczek się przyjrzał i być może zaprosił. Ja nie zdążyłem Tymka spytać, jak na przykład podchodzą zawodnicy, którzy są na przykład teraz w kadrze na mecz z Bośnią, ale czują, że za bardzo tam nie mają szansy zaistnieć. Jak wejdą, to wejdą na przykład na 10 minut, czy tam na 5 minut i to też losowo. Czy zesłanie ich, właśnie nie wiem, czy dobrze użyć dobrego słowa, użyłem zesłania, ale takie... Tak, wzmocnienie młodzieżówki po to, żeby o coś zawalczyć. Czy będą traktowali jako zesłanie, jakąś taką mini degradację, czy podejdą szkoleniowo, albo na zasadzie, okej, to też jest reprezentacja,
No, tutaj jesteśmy trochę młodymi wilczkami, natomiast tutaj wchodzimy w tą watachę i gonimy wszystkich z lasu. No, ja nie wiem, wydaje mi się, że też nic złego by się nie stało. Ja rozumiem, że mówimy o zawodniku, który mógłby grać w młodzieżówce, ale który ma grać w pierwszym składzie reprezentacji. Natomiast wiadomo, i też mi się wydaje, że trenerzy czują, że jeden ma większą możliwość, drugi nie, więc z pięciu oddelegować dwóch, wydaje mi się, że nie byłoby to z krzywdą ani dla zawodnika, ani dla pierwszej reprezentacji. No właśnie, no właśnie, dokładnie. Szymon Konikowski mówi, jeżeli gramy z jednym napastnikiem, to ja chętnie bym zobaczył Modera z Linettym i Klichem nieco wyżej, ewentualnie Góralskiego. No i pewnie tak to będzie wyglądało, z tego co wiemy. Rzeczywiście, Klich nieco wyżej, tylko zamiast Modera, który grał dwa mecze od początku i też powinien trochę odsapnąć pewnie, o czym sam mówił Tymoteusz Puchacz, pewnie Jacek Góralski wspomniany, a my już mam nadzieję, że połączymy się z Jakubem Wawrzyniakiem, nie Moderem jeszcze, może z Jakubem Moderem przed następnym zgrupowaniem. Jest, były reprezentacyjny obrońca, zanotowałem sobie 49-krotny reprezentant Polski. Kuba, od razu takie pytanie, po meczu z Włochami wielu z nas się zachwyca, może nie zachwyca, ale jest zadowolonych, że fajnie, że powstrzymaliśmy bardzo mocną drużynę, że nie wyglądało to źle, że pressing, ale czytałem taki artykuł na weszło.com, Paweł Paczul był autorem, którym mówił, no słuchajcie, czego my się zachwycamy, jakie my mamy wymagania w ogóle, porównam na przykład mecz z Niemcami za nawałki, najpierw w eliminacjach, a później na Euro. Za nawałki pierwszym meczu szczęśliwie wygraliśmy, w drugim był remis, ale to my dominowaliśmy, to Arek Milik miał dwie świetne okazje i realnie w liczbach strzałów, w posiadaniu było widać, że ta drużyna przez dwa lata poczyniła postęp, a później analogicznie porównał na przykład mecz z Włochami, pierwszy za kadencji Jerzego Brzęczka i teraz i wyglądało to gorzej. Mniej okazji, niższe posiadanie piłki, a gramy u siebie. I tu pytanie, czy ta kadra w ogóle robi postępy za Jerzego Brzęczka? Dzień dobry Państwu. Radek, nie bardzo wiem, do czego zmierzasz w takim zadaniu pytania, natomiast no, ja podzielam opinię Marcina, jeżeli chodzi o spotkanie z reprezentacją Włoch, jeśli chodzi o grę defensywną całego zespołu. Pierwsze 20 minut mieliśmy dużo problemów z Włochami. Później to wszystko zostało już opanowane i ta gra wyglądała zdecydowanie lepiej. No, jeżeli chodzi o grę ofensywną, no to no nie stwarzaliśmy sytuacji, zdecydowanie nie stwarzaliśmy sytuacji. Jedyna chyba taka najlepsza sytuacja to jest, wydaje mi się, delikatnie wsteczne podanie Mateusza Klicha do Roberta Lewandowskiego. Z tego mogliśmy mieć świetną sytuację i może w drugiej połowie w końcówce, gdzie Krychowiak dogrywał do Karola Linettego. Mhm. Karol praktycznie zrobił wszystko. Zgadzam się absolutnie, że spotkanie we Włoszech było, wydaje mi się, atrakcyjniejsze. Zakończone również podziałem punktów. No ale nie pamiętajmy, że graliśmy z reprezentacją, która od 7 do tego spotkania, od 17 spotkań nie przegrała spotkania, także nie przegrała meczu. Także no, poczekajmy z oceną końcową, finalną do ostatniego meczu, który dzisiaj wieczorem będzie. Jeżeli zagramy, taki będzie progres, jak był w meczu z Finlandią, gdzie to bardzo dobrze funkcjonowało. Z Włochami może, jeśli chodzi o grę do przodu, no to nie było... Nie było plusów, także dzisiaj myślę, że będzie i z tyłu dobrze, i do przodu doskonale, i będzie fantastyczny wynik. Tego ale myślę... ja się z tym zgadzam, że ten mecz będzie trochę takim podsumowaniem i taką puentą, bo jesteśmy trochę rozentuzjazmowani, są pewnie tacy sceptyczni, tak jak dziennikarz Weszło, który czeka. Natomiast dzisiaj zwycięstwo i solidna gra generalnie pokaże, że rzeczywiście kadra Jerzego Brzęczka wreszcie podsumowała to pozytywnie, bo my też tutaj szukamy trochę takiej powtarzalności i tego, że kadra znowu nie zaskoczy nas, ale negatywnie, że coś się zaczęło fajnego dziać i nagle przychodzi mecz, który tak naprawdę wszystko wymazuje. Więc dzisiaj zwycięstwo, co wydaje mi się jak najbardziej w konfrontacji z przeciwnikiem w naszym zasięgu, tak. Dzisiaj no nie możemy nie wymagać zwycięstwa i nie możemy nie wymagać tego, że mecz ma się odbywać w dużych fragmentach na naszych warunkach. Jeden z widzów mówi, że skoro z Finlandią tak dobrze zagraliśmy, to może lewy na ławkę. Ale to chyba daleko. Nie, no zdecydowanie. Robert Lewandowski tutaj jest abonament, jeśli chodzi o pierwszy skład. A Grzegorz Krychowiak ma taki abonament? Krytykowany mocno po meczu z Włochami? Znaczy, wydaje mi się, że Grzegorz zdaje sobie z tego sprawę, że no jest... delikatnie mówiąc, pod formą i widzieliśmy go zdecydowanie lepszej dyspozycji. Natomiast te spotkania pokazały, że jest życie bez Grzegorza Krychowiaka.
to jest też, myślę, istotne dla selekcjonera. Taki mały pewnie też sygnał dla Grzegorza, że zostało, nie wiem, 7 miesięcy do Mistrzostw Europy, no, że potencjalni kandydaci, też zastępcy, dali jasny sygnał, jesteśmy gotowi i Grzegorz, no, jeżeli tak dalej będzie to funkcjonowało, no to jest kilku chętnych, którzy ciebie zastąpią w pierwszym składzie. Kuba, a znasz trochę Krychę i ty wiesz, jak on reaguje. Jak myślisz, co się dzieje teraz w jego głowie, gdzie rzeczywiście mówi się o młodych środkowych pomocnikach, którzy, powiedziałbym, w październiku trochę Krychę przykryli. Jak on zareaguje? Czy wywali swoje ego na zasadzie, kto tu będzie mi podskakiwał, albo mi się to należy? Czy ty myślisz, że on ma w sobie takie geny trochę pokory, że powie, o, trochę pupka zaczyna mi się palić, no teraz trochę trzeba spojrzeć w serce i pokazać prawdziwego Grześka Krychowiaka. Jak ty myślisz, jak on to będzie rozgrywał? Bo ja tam się nie załapałem na Grześka Krychowiaka, ty kilka minut na boisku i poza nim z nim spędziłeś. No ego Grzegorza na pewno jest na wysokim poziomie, natomiast wydaje mi się, on pokazał po odejściu z Paryża, że jest pracowitym człowiekiem i potrafi się odbudować. Będąc piłkarzem PSG, no nie wyglądał, nie miał szans praktycznie grania. I wszyscy się zastanawiali, głośno mówili, że to jednak za wysokie progi. Później odbudował się, poszedł do Moskwy i wyglądało to fantastycznie. Chyba został wybrany, jak dobrze pamiętam, najlepszym pomocnikiem Ligi Rosyjskiej. Oczywiście Liga Rosyjska to nie ten poziom, co francuska. Ale to jakby pokazuje, że Grzegorz potrafi o swoje zawalczyć. Ja też teraz nie chciałbym, w pewnym sensie sam głośno mówiłem o tym, że były to słabe spotkania Grzegorza, natomiast ja nie zapominam, jak wartościowym piłkarzem jest Krychowiak dla reprezentacji. I jeżeli ta słabsza forma miałaby się wydarzyć, to wydaje mi się, że jest to najlepszy moment w październiku. Ciekaw jestem Jacka Góralskiego. Ale ja się tutaj zgadzam i rzeczywiście dużo mówimy o środkowych pomocnikach innych niż Rzesiek Krychowiak, natomiast ja też nie zapominam o tym, że oczywiście on przez długi okres czasu to coś gwarantował. Półtora słabego meczu nie może przekreślić kilkudziesięciu bardzo dobrych. Sztuka prowadzenia reprezentacji to jest też dostrzeganie takich rzeczy i rzeczywiście teraz być może trochę w cieniu, czy tak jak mówi Kuba, pod formą, ale Grzegorz Krychowiak nie przestał istnieć dla reprezentacji, więc tak samo czekałbym na to, że wyjdzie, ale też pokaże, że w robocie nie boi się ubrudzić, że trzeba zrobić ślizg albo przebiec tam 20 metrów za młodszego kolegę, no to jedziemy. Tego to on się pewnie nie boi, tylko ja mam wrażenie, że tutaj trochę uparliśmy się na to rozgrywanie takie piłki, gdzie gramy z mocniejszym rywalem, że nam się środkowi obrońcy rozbiegają na boki, Grzesiek się cofa i on się bierze za to rozgrywanie zawsze i to nie wyglądało dobrze z Włochami. Kuba się śmieje, że laik tutaj się mądrzy, tak? Mam bardzo podobne zdanie do twojego. Włosi wychodzą wysokim pressingiem, Krycha zawsze potrzebuje trochę czasu, żeby się rozejrzeć, obrócić i pewnie zawsze ta piłka albo ląduje znowu u środkowych obrońców, albo u bramkarza, a oni już są pod naszym polem karnym i kończy się to długą piłką. Radek, nie śmiem, bo ja oglądałem mecz razem z Kubą przeciwko Finlandii i rzeczywiście Kuba też potrafi być wobec Grześka krytyczny. Nie, ja to słyszę, jego błędy, więc tutaj okej, troszkę tam mi uciekłeś w te Lokomotiv, że się odbudował, ale były słowa, że ego Grzegorza jest na wysokim poziomie. Ja jestem bardzo ciekawy, jak na to wszystko... Powalczyć o swoje. Ja jestem bardzo ciekawy, jak na to wszystko zareaguje Jacek Góralski, który... zakładamy, że dzisiaj wystąpił w pierwszym składzie i dostał szansę Linetti, dostał szansę Moder, chwalenie obydwoje. Krychowiak pod formą krytykowany, no i czekamy na ostatniego takiego żołnierza defensywnego, który gra przed parą środkowych obrońców. Jest to Jacek Góralski, który w meczu z Bośnią i Hercegowiną pokazał do destrukcji również i duże inklinacje ofensywne. To on bodajże 2-3 piłki rzucił i miał podania kluczowe. No ja chętnie sprawdzę dzisiaj, jak to wygląda. Ostatnie pytanie, Kuba, nie o Bartka Bereszczyńskiego na lewej obronie, bo to już poruszaliśmy i maglowaliśmy ten temat wielokrotnie, on chyba to ostatnio podsumował sam najlepiej, mówiąc pomidor na pytanie o to, jak się czuje na lewej obronie, ale o prawą obronę, gdzie pewniakiem i takim faworytem Jerzego Brzęczka wydaje się Tomasz Kędziora, ale jak tak sobie rozmawiam po prostu z kibicami, no to wielu to hierarchię widzi jednak inaczej. Bardziej ceni Bartka Bereszczyńskiego, twierdząc, że Kędziora może jest lepszy w ofensywie, ale w obronie czasami kryje na radar, ma mało odbiorów. Tak to trochę wyglądało z Włochami. A jak u ciebie ta hierarchia by wyglądała? Albo po prostu, jakbyś porównał tych dwóch piłkarzy, kiedy grają no, obaj na swojej pozycji, czyli na prawej obronie?
Wydaje mi się, że pierwszym wyborem jest Tomek Kędziora, który większość meczów eliminacyjnych tam grał. Po części się zgadza. Na pewno on duże inklinacje, ma ten timing, jeśli chodzi o wejście do przodu. Bartek Bereszyński pokazał chociażby w ostatnim meczu z Włochami, co prawda grając po drugiej stronie, po lewej, że gdy gramy z przeciwnikiem mocnym, gdzie raczej nastawiamy się na grę, na mecz, gdzie my nie będziemy prowadzili gry, no to on do połowy sobie radzi fantastycznie. Nawet jeżeli zagra, jeżeli przegra pojedynek, no to jest na tyle zwrotny, szybki, dynamiczny, że potrafi doskoczyć do przeciwnika. Daje Bartek Bereszyński tą alternatywę, że to co wspomnieliśmy, że również gra na lewej obronie. Nie wiem, naprawdę trudny wybór przed selekcjonerem. Na dzień dzisiejszy myślę, że jednak to Tomek Kędziora jest numer jeden, jeżeli chodzi o tą pozycję prawego obrońcy. Zdecydowanie moim zdaniem na plus w grze defensywnej, ma przewagę w grze defensywnej Bartek Bereszyński. Okej, czyli się zgadzamy. Cóż za wspaniała zgodność dzisiaj. A ja sobie zapisałem ten cytat, będę mojej żonie mówił, że moje ego jest na wysokim poziomie następnym razem, jak coś będzie się mnie czepiała. Pozdrawiamy Grzegorza Krychowiaka i Kubę Wawrzyniaka. Bardzo, bardzo miło jak zawsze i merytorycznie. No i oglądamy dzisiaj. A, jeszcze oczywiście, ja zawsze zapominam. Jaki wynik dzisiaj, panie Jakubie? No takie pewne 3-0 dla Polski. O proszę, bardziej optymistycznie, powiedzmy trener Ojzieński. Dzięki, pozdrawiamy serdecznie. Do tej pory w Lidze Narodów padało w naszej grupie bardzo mało bramek. Dlatego myślę, że skoro wygraliśmy 2-1 na wyjeździe, no to u siebie we Wrocławiu. Dla mnie szczególny Wrocław, bo strzeliłem tam jedyną bramkę dla reprezentacji, także stąd może i mój optymizm. Tak jest. Pozdrawiamy serdecznie Kuba. A Mateusz Klich, który dzisiaj wyjdzie w pierwszym składzie, powiedział wczoraj na konferencji, że strzelił połowę swoich reprezentacyjnych bramek właśnie na stadionie miejskim we Wrocławiu, bo strzelił dwie, a jedną pamiętamy w meczu z Irlandią w 2018 roku. To był drugi mecz za kadencji Jerzego Brzęczka, a my już nie czekamy, tylko łączymy się z następnym gościem. Jakub Wawrzyniak rozegrał wiele meczów w reprezentacji Polski, a wiele meczów w Ekstraklasie rozegrał Adnan Kovacevic. Myślę, że w ostatnich latach jeden z czołowych stoperów w polskiej Ekstraklasie, już niestety w niej niewidziany, reprezentant Bośni i Hercegowiny, powołany na wrześniowe mecze, na te październikowe nie. Patrzy sobie na nie z boku. Patrzył m.in. z boku, jak Irlandia Północna wygrywa pokarny z Bośnią i Hercegowiną, pozbawiając naszych dzisiejszych rywali marzeń o grze na Euro U21. Z tego co widzę, Adnan jest już z nami. Obiecał mi na WhatsAppie w rozmowie przed nagraniem, że spróbujemy po polsku. Zatem dzień dobry i co słychać, panie Adnanie? Dzień dobry, pozdrow ze wszystkich. Jak wrażenia, niepowołany zostałeś na te październikowe mecze, jak wrażenia zwłaszcza po meczu z Irlandią Północną, przegranym po karnych, który zdecydował o tym, że Bośnia i Hercegowina, po pierwsze, wiadomo, że nie pojedzie na Euro i nie zagra w tej polskiej grupie, a po drugie, że pożegna się z nią selekcjoner Dusan Bajewicz. Jakie są nastroje w kraju i wokół kadry? No, co mogę powiedzieć, bo po tym meczu z Irlandią wszyscy są byli taki bardzo smutni, bo to dla nas była ostatnia szansa za awans na Euro. Myślę, że mieliśmy jeszcze jeden mecz po tym, ale taka szansa, myślę, że była najlepsza w historii reprezentacji. Trudno było po tym meczu się motywować na następny mecz, który graliśmy, nie wiem, u siebie z Holandią, ale mogę powiedzieć, po dużej rotacji trenera zespołu, jak to powiedzieć, po tym myślę, że to była dobra decyzja w tym meczu i gdzie graliśmy z Holandią 0-0 i myślę, że teraz jest atmosfera trochę lepsza po tym meczu i myślę, że nas też zawodniki są w bardzo dobrym nastroju i że dzisiaj też w meczu z Polską będą dali wszystko od siebie. No właśnie, trochę drużyna paradoksów ta Bośnia. Po pierwsze, przegrała na razie w Lidze Narodów tylko z Polską, nie przegrała jeszcze ani z Holandią, ani z Włochami, a po drugie, paradoksalnie odpadła z baraży o Euro, kiedy wystawiła swój taki najlepszy skład, pierwszy garnitur, a później trochę, tak jak mówisz, rotacji selekcjonera i remis bardzo cenny z Holandią. Chciałbym cię zapytać o oczekiwania takie twoje przed tym dzisiejszym meczem
z Polską, na co będzie stać twoich rodaków, twoich kolegów? Myślę, że ten mecz dzisiaj jest ogromne znaczenie za obu dwóch reprezentacji, i Bośnię, i Polskę. Myślę, że Polska też może z wygraną być na pierwszym miejscu w grupie, a dla Bośni to ten mecz może być, nie wiem, ostatni pociąg dla utrzymania w grupie A, żeby zostali w grupie A i w następnej też Liga Narodowa grali w tej grupie. Myślę, że będzie bardzo trudny mecz i mamy okazję takie, żeby się, nie wiem jak powiedzieć to po polsku, ale... Możesz spróbować po angielsku. Jak możemy patrzeć to jak rewanż, bo przegraliśmy u nas z Polską i myślę, że możemy pokazać, że to był taki słaby mecz od nas i że nasza reprezentacja może dać dużo więcej na boisku. Ale pamiętasz, nie mam pytanka do ciebie. Powiedz mi po tym, jak odpadliście w walce o mistrzostwa Europy, po tym jak ogłosił swoją decyzję, właściwie sztab trenerski, trener Bajewicz, że kończy przygodę. On nie skończy jej dzisiaj. Zdaje się, że tam z Adnanem Ciustowiczem zostaną do ostatniego meczu chyba z Włochami w listopadzie Ligi Narodów. Czy ty myślisz, że dzisiaj piłkarze Bośni wyjdą i będą starali się wykrwawić za wynik? Czy po prostu to będzie taki mecz dla Bośniaków, którzy będą chcieli trochę dojechać do końca tego zgrupowania? Jeśli się uda wygrać, fajnie, jeśli nie, no to trudno. I tak to, co najważniejsze, nie udało się zdobyć. Nie, myślę, że to dla nas będzie po tym meczu z Irlandią, który był taki bardzo ważny. Myślę, że to teraz jest dla nas też taki bardzo ważny mecz, bo na początku Ligi Narodowej gadaliśmy cały czas o tej trzeciej pozycji w grupie, żeby walczyli o trzecie pozycje i utrzymaniu tej A grupie. I myślę, że dzisiaj też tak będzie, że wszyscy dają o siebie najpierw za reprezentację Bośni, a też, Można powiedzieć, że Bośnia miała plan maksimum, czyli zakwalifikowanie się do Mistrzostw Europy i w tym trójmeczu trzeba było to wziąć, a planem minimum dla Bośni jest chociażby zwycięstwo z Polakami i danie sobie takiego fundamentu do tego, żeby pozostać w dywizji A i w grupie. Dokładnie, tak. A na temat, trenera Bajewicza, i przed tych meczach w barażu rozmowa była taka, że trener będzie tu i pomognie reprezentacji w tych meczach w barażu, jak nie awansujemy do Euro, że będzie taka zmiana trenera. No. A powiedz mi, czy ktoś już jest tam lekko przygotowywany na pozycję selekcjonera reprezentacji Bośni? O kim się mówi? Nie wiem jeszcze, nie wiem nic. Czytałem na ten temat. Kibice gratulują ci awansu do Ligi Mistrzów, bo oczywiście o tym nie wspomniałem, że Ferencváros awansował do Ligi Mistrzów po wielu, wielu, wielu latach. Gratulacje serdeczne, mamy nadzieję, że zobaczymy cię jesienią w fazie grupowej na boisku w barwach tego zespołu. Taki całkiem niezły awans sportowy zaliczył ten piłkarz, prawda, z Korony Kielce. Do Ligi Mistrzów, tak. Myślę, że... Gdzie jest Korona dzisiaj, a gdzie jest Adnan dzisiaj. Rzeczywiście, Adnan, gratulacje wyboru. No i co tu trzeba powiedzieć i piłkarsko, i chyba pod względem samej jakości życia też czujesz pewnego rodzaju awans, bo... Chociaż przypomnijmy, że Kielce są polską stolicą mody. Też ma swoje uroki, ale mimo wszystko Budapeszt, no, miasto wzór, jak to się mówi w Polsce. No, dzięki bardzo. Mogę powiedzieć, że mój wybór był bardzo dobry, bo niestety po bardzo słabej sezonie z Koroną i gdzie
walczyłem o spadku z koroną cały czas, całe sezony. Miałem taki dobry wybór, że teraz, nie wiem, w wtorek mogę grać na Nou Campu z Barceloną i myślę, że dla mnie i dla mojej kariery to jest, nie wiem, bardzo, bardzo dobry moment i cieszę się, że mogę takie mecze teraz grać. Gulasz i Tokaj to takie stałe pozycje w menu Adnana, piłkarza Ferencvarosu, czy jeszcze na razie spokojnie? Bez gulasza, nie ma gulasza. Ale Tokaj jest. Tylko ryż, kurczak. Wysokobutonowy Tokaj. Adnan, pozdrawiamy cię serdecznie. Dziękujemy, że byłeś z nami. Oglądamy dzisiaj mecz, ale my oczywiście niestety dla ciebie kibicujemy reprezentacji Polski i wierzymy, że to ona będzie górą. Dzięki, pozdrawiamy serdecznie. Dzięki, pozdrow. Adnan, jak kiedyś trener Smuda walczył o spadek, ale to tak oczywiście pół żartem, pół serio. Bardzo dużo jest komentarzy. Ja jestem w ogóle zszokowany tym, jak łaska kibica na pstrym koniu jeździ, że po słabym występie z Włochami to już w ogóle lewy powinien na ławę wylądować. To jest niesamowite. No jesteśmy tam trochę tacy rozedrgani. Tak, i rzeczywiście to taka huśtawka, która z jednej strony do drugiej, tak. Do drugiej się przesuwa bardzo szybko. No, umówmy się, że tutaj filarem i gwarantem ofensywy jest Robert Lewandowski. Żeby generalnie zdetronizować się Roberta Lewandowskiego, to trzeba troszkę tyle więcej goli, co on strzelić. Niż mecz z Włochami. To rzeczywiście ktoś tam chyba zaznaczył, że tych meczów, w których Robert trafiał do bramki, oj tak, pod batutą Jerzego Brzęczka, nie było tak dużo jak za czasów Adama Nawałki. Pewnie tutaj też Jerzy Brzęczek trochę na tym pracuje, żeby dobrać takich partnerów w czasie meczu przeciwko takiemu przeciwnikowi czy takiemu przeciwnikowi, żeby ten komfort strzelania bramek u Roberta troszeczkę podnieść. To jest bardzo ważny wątek, który ja tutaj sobie w scenariuszu zapomniałem, ale... Cztery chyba mecze, tak? Cieszę się, że mi z rzędu, tak? Ale w ogóle, ile jest meczów, w których lewy... Nie, mówię... Wszystkie? W tych 20 meczach pod batutą... Cztery, w których strzelał? Tak. A, no właśnie, myślałem, że cztery z rzędu, których nie strzelał. No właśnie, to jest... To tak. 16 nie strzelał, prawda? To jest... No, gdyby Robertowi ktoś to powiedział, to mam wrażenie, że trochę ciśnienie by mu skoczyło. Nie, tak. Nie, kolego, ja tutaj mam na rozkładzie po kilkanaście, mam wrażenie, że jak Robert wybiega, nie wiem, na Real Madryt albo na Barcelonę, to mówi, tu już strzeliłem, na tą strzeliłem. A teraz powalczę, żeby w drugim kwadransie pierwszej połowy te strzelić, bo no właśnie, a tutaj... no, w tych bramek nastrzelał mnóstwo, więc tutaj rzeczywiście... Dla napastnika może to być frustrujące? No, na pewno. Czy frustrujący? Ja to patrząc na podejście Roberta i na to, że on we wszystkim widzi wyścig, we wszystkim widzi rywalizację i wszystko chce poprawiać, to wydaje mi się, że on ma kolejny etap, kolejną motywację w koszulce reprezentacyjnej. A że on podchodzi do tego bardzo analitycznie i na spokojnie, no to wydaje mi się, że telepatycznie żeśmy wkurzyli lewego i dzisiaj się zamorduje z bramką. Mamy nadzieję. Chcielibyśmy, żeby lewy wyszedł wkurzony i co najmniej jedną bramkę bośniakom załadował. Słuchajcie, pytania, no właśnie, już skład jest jeszcze raz podany. Myślę, że ostatnie dwa pytania będziemy powoli kończyć. Pan M pyta, kto najwięcej stracił w październikowych meczach oprócz Krychowiaka? No, nie wiem, czy to jest dobry moment. Po pierwsze, żeby wskazywać, kto stracił, bo jeszcze na przykład taki Jacek Góralski dopiero dzisiaj ma okazję się wykazać. A po drugie, tak jak mówił Kuba, poczekajmy. My lubimy bardzo dużo dyskutować. Łukasz Skorupski, no, można powiedzieć, bo rzeczywiście... A tak, bo nie zagrał. Bez tych minut i jeśli możemy powiedzieć o tym, że nie poprawił tej sytuacji, to w takiej kategorii lekkiej straty, ale nie jest powiedziane, że akurat w listopadzie to on nie dostanie czasu na to, żeby się zaprezentować. Dobrze, jeszcze jedno było pytanie, gdzieś mi uciekło teraz z głowy. Kuba Moder czy zagra? No to zobaczymy. A ty byś chciał zobaczyć, a właśnie, Piotr Zieliński, właśnie, Filip Poznański porusza temat, że głową tej reprezentacji jest Zieliński. Środkowa pomoc jest najważniejsza. No tylko, że ten Zieliński zawsze grał u Jerzego Brzęczka, jak tylko mógł. Teraz niepowołany z powodu koronawirusa. Życzymy oczywiście zdrowia Piotrkowi. I kiedy grał na tej dyszce za Jerzego Brzęczka, a grał wszystko, no to tak jak mówiliśmy, to ten lewy tych bramek za dużo nie strzelał. Ta głowa, podobny, trochę ta szyja tą głową nie kręciła, tak podobny, jak powinna. Podobny kasus Grześka Krychowiaka aktualnie dla mnie. I to jest... ma po prostu mobilizujące na niego wpłynąć. Ja tak samo Piotra Zielińskiego, przynajmniej nie sądzę, żeby wszyscy przekreślali, ale na razie troszkę spada w rankingu i w jego głowie, w jego nogach
żeby to troszeczkę podciągnąć. Natomiast u piłkarzy też jest coś takiego, że kiedy usiądą na ławce, kiedy popatrzą na to, jak grają inni, to potrafią sięgnąć tam, gdzie do tej pory nie sięgali. No i trochę w takim oczekiwaniu odliczam czas do następnej reprezentacji i powołania Piotrka Zielińskiego. Bardzo jestem ciekaw, jak zareaguje Piotr Zieliński na, w ogóle jak wpłynie na reprezentację ta jego nieobecność, jak będzie wyglądała jego pozycja po dzisiejszym również meczu. Też się trzeba trochę wkurzyć, bo no rzeczywiście pewnie. Trochę tego komfortu było. Ja, dlatego ja życzę bardzo dobrego występu Klichowi. Po pierwsze, ja mi się marzy, żeby on tak grał jak Leeds. Taki piłkarz, Jezu, jakby nam się przydał taki piłkarz. Taki jak Mateusz Klich w Leeds. Miał początki tego z Włochami, naprawdę dobrze to wyglądało przez pewien fragment. Później jakby trochę opadał nam z sił, ale ja bym na przykład chciał, żebyśmy kiedy przyjdzie do spotkania ze słabszym rywalem, takim jak dzisiaj, kiedyś, choćby w listopadzie, spróbowali takiego wyjścia w systemie z trzema pomocnikami, ale z jednym cofniętym, a z Zielińskim i Klichem obok siebie, oboma do przodu. Zieliński może wtedy bardziej na tym takim, jak gra w Napoli, troszeczkę cofniętym, a Klich wyżej, a nie żeby Klich się cofał za Zielińskiego, a Zieliński na dychę. No ale to już takie moje dzisiejszy mecz, listopadowe być może, marzenia. Okej, okay, być może dzisiejszy występ Mateusza Klicha spowoduje taką ewolucję sytuacji, że na następne zgrupowanie zdrowy Piotr Zieliński wcale nie będzie przyjeżdżał z przekonaniem, że wybiegnę na mecz od pierwszej minuty. I to też czasem pozytywnie wpływa na zawodnika, który ma odrobinę charakteru i koszulkę reprezentacji traktuje szczególnie nie tylko w wywiadzie, ale i siedząc na ławce rezerwowej. Tak jest. Ja już tu chciałem kończyć, ale zapomniałem, że jeszcze mamy do przesłuchania fragment rozmowy z Waldemarem Sobotą, piłkarzem Śląska Wrocław, który po wielu latach w Belgii i w Niemczech wrócił do Ekstraklasy, obecnie występuje właśnie tutaj we Wrocławiu i on strzelił gola reprezentacji Bośni w 2011 roku. To był wtedy ten czas takich meczów mniej, powiedzmy, prestiżowych, towarzyskich, ale strzelił. Posłuchajmy fragment rozmowy Kacpra Tomczyka właśnie ze skrzydłowym Śląska Wrocław i byłym reprezentantem Polski. Waldemar Sobota, gościem TVP Sport przed meczem Polska-Bośnia. Jest okazja porozmawiać dzisiaj, bo po pierwsze, ostatni raz, równiutko 6 lat temu zagrałeś dla reprezentacji. 14 października, Szkocja 2-2, to był 2014 rok. I debiutowałeś w reprezentacji meczem z Bośnią, a właśnie jak ty wspominasz dzisiaj tę swoją reprezentacyjną przygodę? Witam bardzo serdecznie. Swoją przygodę z reprezentacją wspominam bardzo dobrze. Zawsze z uśmiechem na twarzy wspominam to, co tam przeżyłem. Tak jak powiedziałeś, równo 6 lat temu moje ostatnie spotkanie, wtedy graliśmy ze Szkocją, ale jeszcze lepiej wspominam to pierwsze spotkanie, które graliśmy z Bośnią i Hercegowiną. Pomimo, że był to skład krajowy, to spotkanie wygraliśmy 1-0 po mojej bramce, więc to był dla mnie szczególny dzień. No i tak jak mówię, no całą swoją karierę z reprezentacją, mimo że nie trwała, nie wiadomo jak długo, to wspominam bardzo dobrze. A jak oceniasz reprezentację Polski dziś? Czy po tych meczach z Włochami i Finlandią jest w sobie dużo optymizmu? Tak, jak najbardziej. Wydaje mi się, że szczególnie po tych dwóch ostatnich spotkaniach z Finlandią i Włochami zagraliśmy dwa bardzo dobre spotkania. Widać też, że trener wprowadza dużo zawodników młodych, którzy mają już swoją jakość, którzy pokazują, że nie boją się grać i właśnie w tych dwóch spotkaniach było to widać. Jesteśmy znowu we Wrocławiu, my jeszcze w hotelu, widzimy, że Kacper już na stadionie. Kacper dzisiaj będzie na stadionie we Wrocławiu, pracował jako reporter, porozmawia z piłkarzami przed, po meczu, również z selekcjonerem. Przygotował również do studia przed meczem Polska-Bośnia bardzo ciekawy materiał o początkach kariery Kamila Jóźwiaka. Zobaczmy minutowe promo tego materiału. No nie bardzo tak można po sobie wyobrazić, tak, że gdzieś może wyjść poza gdzieś polską ligę, ale jeśli chodzi o reprezentację, no to na pewno nie w największych snach, można powiedzieć, nie było tego. Do dzisiaj pytają mnie zawodnicy, dlaczego Józek? Przecież on był taki jak my, podobny jak my. Dlaczego on, a nie gramy my, prawda? Wszyscy byliśmy dosyć obowiązkowi, jeżeli chodzi o trening. Tak, ale jedno, co go cechowało, to, że jak na przykład czegoś nie umiał, albo któryś z naszej trójki, z nas dwóch, coś potrafił lepiej, to
on tak długo to ćwiczył, aż że był aż był najlepszy. To nawet nie musiał być jakiś element piłki. Graliśmy w szachy, to potrafił rzucić szachownicą, że Eurobiznes, czy jakieś Eurobiznes, to planszą rzucał się. Karty, no, wszystko. Zawsze. On nie mógł przegrać. Albo było wygrane, albo niedokończone. Albo niedokończona gra. Z tymi grami planszowymi to taki przypadek jak Roberta Lewandowskiego. Mam wrażenie, że ci mistrzowie tak mają, że nienawidzą przegrywać nawet, kiedy przychodzi do Eurobiznesu. Cały materiał Kacpra Tomczyka dzisiaj w studiu przed meczem Polska-Bośnia-Hercegowina. W studiu oczywiście również będzie pracował i opowiadał nam swoje przemyślenia Marcin Żebłaków w duecie z Mariuszem Jankowskim. Zapraszamy serdecznie od 18.05. I Tomasz Kłos. I Tomasz Kłos również się pojawi. Ze studia w Warszawie prowadził będzie Jacek Kurowski, będą Sebastian Mila, Robert Podoliński. Komentują Dariusz Szpakowski i Andrzej Juskowiak. My jeszcze raz zachęcamy do lajkowania tego wideo, do subskrybowania naszego kanału. I jeszcze raz przypominam, 18.05 zaczynamy studio przed meczem Polska, Bośnia i Hercegowina. A z Kafe Kadra widzimy się już w listopadzie, mam wrażenie, mam nadzieję, przed kolejnymi meczami domowymi reprezentacji Polski. Stadion Śląski przecież czeka. Ale na razie Wrocław, Polska, Bośnia. Zapraszam. I dziękujemy. Dziękujemy bardzo.